Macie słowo dla siebie? Z tego słowa, które dzisiaj otrzymujemy, słowo dla siebie. Słuchaliście dla siebie. Bo to słowo, które dzisiaj przychodzi, chce nas potem poprowadzić do naszego domu. Widzimy Chrystusa, który dokonuje cudu w synagodze, ale potem idzie do domu i tam również dokonują się znaki, cuda. I ten wielki cud tego życia, które się wydaje, który się przychodzi dotknąć nas, ten cud Jego bliskości, Jego obecności, nie ogranicza się tylko do tych czterech murów. To nie jest tak, że tylko tutaj przychodzi pokój, tylko tutaj Bóg działa. On chce działać w moim domu, chce działać w mojej rodzinie, chce działać wśród moich bliskich. I dlatego na końcu Eucharystii będziemy słyszeć: idźcie w pokoju Chrystusa. Ten pokój, o którym śpiewaliśmy na początku, o który się modliliśmy, żeby stał się naszym udziałem, o który będziemy się modlić w czasie tej Eucharystii. I będziemy prosić, żeby Pan Bóg nie zważał na nasze grzechy, na nasze niedowierzanie, że to jest możliwe, tylko żeby zważał na wiarę Kościoła, który nas przyniesie przed Chrystusa i złoży u Jego stóp, gdzie On może mógł dotknąć nas, tak jak dotknął tej teściowej, żeby ta gorączka w nas, może z którą przyszliśmy tutaj pełni pretensji wobec kogoś w naszym domu, żeby zburzyć te mury w nas, które nas oddzielają w małżeństwach od siebie, od dzieci, od sąsiadów, z którymi może już, nie wiem, 15 lat nie rozmawiamy, bo coś się wydarzyło, może nie do końca wiemy co, każdy ma swoją wersję wydarzeń. Nie wiem. Ale jeżeli ten pokój spocznie na nas, to będziemy słyszeć. Za każdym razem jesteśmy posłani, wyjdź z tego miejsca, gdzie Bóg w sposób szczególny działa poprzez swoje słowo, poprzez ten ogień Eucharystii. Nie zostawaj tutaj, idź. Jeżeli zburzył te mury, jeżeli dał ci pokój, to idź w pokoju Chrystusa. Wróć z powrotem. To dotknięcie Chrystusa dzisiaj przyjdzie, kiedy będziemy przyjmowali, kiedy Chrystus wyda się w nasze ręce, będziemy mogli spożywać Jego ciało. To dotknięcie Chrystusa, kiedy będzie nas brał za rękę. Nie? Ta Ewangelia się dzisiaj wydarzy w sposób dosłowny. Ujął za rękę. Wyda się w nasze ręce. Jest możliwe dzisiaj, żeby ta gorączka ustąpiła, z którą przyszliśmy, te pretensje, tą niezdolność do przebaczenia, zawiści, ta niezdolność do służenia. Kiedyś słyszałem taki na homilii, jak ktoś powiedział, że większy cud od tego uzdrowienia z gorączki było to, że potem ona wstała i im służyła. Teściowa, która służy. Większy cud niż to, że gorączka ustąpiła i była zdrowa. Ja myślę, że to jest prawda o każdym z nas, że większy cud jest, kiedy jesteśmy gotowi służyć drugiemu. Chociaż wcześniej byliśmy w gorączce, byliśmy niezdolni służyć, bo byliśmy pełni pretensji, sądząc, oskarżając, że ten drugi nie zwraca na nas uwagi. Że nie tak się robi, nie tak się robi. Ja myślę, że to jest dobre słowo dla rodziców wobec dzieci swoich, którzy żyją już w małżeństwach, albo są w narzeczeństwie, albo nie wiem, są już dorosłe i zaczęły chodzić innymi drogami. I te pretensje, które w nas są, ta gorączka, która jest za każdym razem, kiedy się spotykamy, i ta niezdolność do tego, żeby służyć im. Tak jak Chrystus służył, dając swoje życie, biorąc ich grzechy na siebie, brudząc się ich grzechami. Jeśli widzimy Chrystusa, jak dotyka tej chorej na gorączkę, ale widzieliśmy Go, jak dotykał trędowatego, jak pozwolił dotknąć się tej kobiecie, która cierpiała na upływ krwi, czyli była nieczysta i nie mogła nawet swojego własnego dziecka dotknąć. Chrystus nie ma z tym pretensji. Chrystus tutaj na końcu pokazuje, że nie boi się ubrudzić się nami, naszymi grzechami. Kiedy On przychodzi, wiecie, kiedy przyjdzie w nasze wnętrze, to będzie wielki cud, bo będziemy potrafili służyć tak jak On, dać się dotknąć tymi grzechami naszych najbliższych, może dzieci, może sąsiadów.
Ja lubię zawsze powtarzać tych sąsiadów, których pies szcza na naszą wycieraczkę. Od 20 lat może. I zawsze mają usprawiedliwienie. Może śmieci zostawiają przed drzwiami. Nie wiem, po co to mówię, ale wiecie, zawsze jest ważne, żeby połamać słowo. Bo nam się czasami wydaje, że to słowo jest abstrakcyjne. Słowo mówi o czymś 2000 lat temu, o jakichś historiach. Ale to słowo jest dla naszego życia. Ta gorączka, ta niezdolność, która w nas jest, służenia drugiemu, wobec którego, nie wiem, mamy niechęć. I całkiem uzasadnioną wydaje się. Bo przecież śmieci jak trzyma w domu, niech trzyma w domu. Jak idzie wyrzucić, niech wyrzuci. A nie, że te śmieci wystawia przed drzwi, bo jej śmierdzą. A na tej klatce nie śmierdzą? A jak trzeba sprzątać klatkę, to ona nigdy nie ma czasu. Nigdy. Dalekie od życia? Bliskie od życia, nie? Mówię do was, mówię i do siebie. Zawsze te same historie. I kiedy dzisiaj przyjdzie ten ogień, kiedy przyjdzie ten pokój, Chrystus, damy się dotknąć Chrystusowi, damy się Jemu wydać w nasze ręce, kiedy On dotknie nas. To jest ten sam Chrystus, bracia. To nie jest inny Chrystus. Nasz Pan przyjdzie i może dokonać tego cudu, ugasić tą gorączkę w nas, żebyśmy mogli potem wstać, służyć wobec tych, których nie potrafiliśmy kochać, nie potrafiliśmy przebaczać, nie potrafiliśmy od nich odwracać głowy, nie potrafiliśmy mieć niechęci. Może czasami zdarzyło nam się za nich pomodlić, kiedy jakieś słowo przyszło i trochę czuliśmy się niewygodnie z tym, że jakoś tak, jednak może to całkiem nie jest tak całkiem w porządku. Ale to jest możliwe dzisiaj, bracia, dzisiaj jest możliwe. Bo dzisiaj to słowo przychodzi, żeby dotknąć naszego serca. Bo dzisiaj Chrystus daje nam swoją obecność. Takie słowo, piękne słowo, abyśmy pozwolili Chrystusowi wydać się w nasze ręce. Pozwolili się wziąć za rękę naszemu Panu dzisiaj. I mogli wrócić do naszych domów jako synowie Boży, już bez tej gorączki starego człowieka. Ale gotowi obrudzić się gorączką tych wszystkich, którzy zostali w domu. Abyśmy byli gotowi wchodzić w śmierć i otwierać ją, pokazując, że Chrystus zwyciężył śmierć, że życie jest potężniejsze od śmierci i że jesteśmy tego świadkami. Kochając drugiego, brudząc się jego grzechami, przebaczając. Thank you.